Hej, z tej strony Mati, a dzisiaj weźmiemy pod lupę Formułę E i czym się różni od Formuły 1. Formuła E to koncept, który narodził się już w 2012, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie było hype'u na ekologię, ale miał on na celu pokazać, że sport motoryzacyjny może być ekologiczny, ale również tak samo jak inne zawody przyciągać wielką uwagę. Actually, it's a very important day for Formula E. We finally, you know, see the car. We've been working on it for a year. Great partners have made it possible. So yes, very important, very happy day. FIA o zbudowanie bolidu poprosił o Spark Racing Technology. Pierwszy bolid skonstruowano z firmami, które długo siedzą w tej branży i mają dobre uznanie. Za podwozie wzięło się Dallara, budując je z materiału kompozytowego, w przeciwieństwie do karbonu, który występuje w podwoziach bolidów Formuły 1. Materiał ten sprawia, że bolid jest bardziej elastyczniejszy i nie jest tak sztywny jak karbon. Za napęd odpowiedzialny był McLaren, a za baterii Williams. Całe oprogramowanie dostarczyło Renault, a opony Michelin. I tak oto powstał pierwszy bolid. Pierwszy test bolidu odbył się 21 listopada 2013 roku. Z koncepcji elektrycznych aut, które wciąż kojarzą się z jazdą miejską, stworzono bolidy, które nie wydzielają spalin i są ciszej niż Formuła 1. Dlatego też przenosiono te zawody całkowicie do metropolii i miast. Na początku przy zapewnieniu teamów zaroiło się od wielu wspaniałych i znanych kierowców. Niektórzy brali udział w wyścigach F1, z nimi również przyszły dwie legendarne postacie, Nicolas Prost i Bruno Senna. Bolidy początkowo do zespołu dostarczane były jednakowe, z takimi samymi osiągami od firmy Spark Racing Technology. I bardzo mi to się podoba, że właśnie tak było i że każdy miał równe szanse i względu na to, na przykład w jakim teamie się jechało, to i tak w sumie byłeś na równi z każdym, czyli były to naprawdę bardzo wyrównane zawody, a Formuła 1, jak wiemy, raczej tego nie uświadczymy. Chociaż zobaczymy, jak to będzie z tymi nowymi przepisami, chyba w 2021 roku, kiedy wejdzie nowy bolid wykorzystujący nową zasadę przyciągania do ziemi. Zobaczymy, czy będzie podobnie. Początkowo bolidy osiągały około 230 km, a dziś jest już to około 280 km na godzinę. Czyli ta różnica przez 8 lat wzrosła aż o 50 km na godzinę. I jak patrzę z perspektywy, że jednak jest to auto elektryczne i jeszcze ileś tam lat temu nie byliśmy w ogóle w to za bardzo zaangażowani, to widzimy, jak dużo zmian właśnie przeszło przez ten cały segment elektryczny. Nie można było wprowadzać do nich żadnych zmian oprócz zastosowania innych hamulców. Teamy rywalizowały z sobą w równy sposób, nie odjeżdżając sobie na torze na dalszy dystans, dostarczając przy tym naprawdę dużo emocji dla oglądających. Nawet jak spojrzycie na ostatnie wyścigi z Formuły E, zobaczycie te wszystkie otarcia i wypadki. Efekt ten sprawia, że wyścigi te nie należą do nudnych i całkiem przyjemnie się i ciekawie to się ogląda. Bolid wydaje się całkiem duże jak na wyścigi w mieście, więc łatwo przy wyprzedzaniu zgarnąć kogoś innego. Są one bardzo żywawe i szybko rozpędzają się do dużych prędkości. Do 100 km na godzinę w 3 sekundy. Bardzo szybko jak na... Chociaż jak wiemy, elektryczne auta sobie bardzo dobrze z przyspieszeniem radzą, ale jest to i tak dobry wynik. Pierwsze historyczne GP odbyło się 13 października 2014 roku w stolicy Chin, Pekinie. Formuła E wyścig trwa około 50 minut ze względu na żywotność baterii. Do pit stopu trzeba zjechać aż dwa razy, a zjeżdża tam się w celu zmiany bolidu, a nie opon. A kierowcy przy zmianie pojazdu pomagają jedynie dwie osoby. Stoi przy nich sędzia, który pilnuje przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa. W porównaniu Formuły 1 załoga liczy 14 i nawet więcej osób na pitstopie. Czas zmiany bolidu jest naprawdę długi, jak się patrzy na czas pitstopu w innych dziedzinach. Również w elektrycznej odmianie formuły funkcjonuje system Fan Boost. Polega to na głosowaniu na swojego ulubionego kierowcy, który po zdobyciu odpowiedniej liczby głosów otrzyma w najbliższym wyścigu dodatkowy zastrzyk mocy do wykorzystania w czasie 5 sekund, które może wykorzystać na przykład przy wyprzedzaniu. Możecie napisać w komentarzu, czy jest to waszym zdaniem sprawiedliwe. W Formule E nie występuje system DRS, a są linie jak w grach wideo. Na przykład graliście kiedyś F1 2000 jakoś tam, w ogóle nieważne, po prostu graliście jakoś F1. Czasami jak są te linie pomocne jakby pokazane, to właśnie w Formule E są takie linie tylko, że na torze i dodają one więcej emocji i działają jako DRS, czyli na przykład na prostych odcinkach, jak jedziecie na prostych odcinkach, to jest linia, w której dostaniecie więcej mocy i jest to bardzo ciekawe, bo w Formule 1 tego nie doświadczy. Niestety Formuła E nie posiada własnej gry, tak samo jak F1, ale może się w nią zagrać w grach takich jak R-Factor lub Forza Motorsport 7 albo 6. No i fajnie, że w ogóle dostarczyli formułę elektryczną, bo jest ciekawa i fajnie sobie ją pograć. Jeżeli chcielibyście więc takich materiałów, gdzie sobie luźno gadamy o różnych rzeczach, to piszcie w komentarzach, a na pewno je przeczytam i zobaczę. Zachęcam również do subskrybowania tego kanału i do lajkowania. Siema!